Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrałem W. Dzisiaj porozmawiamy o nowej grze Stefana Felda, czyli Bonfire, wydana przez wydawnictwo Portal. I na początek oszukajmy jeszcze troszkę algorytmy YouTube'a, jakieś tam łapki w górę, w dół, komentarze są mile widziane. Bo też jakby gry euro zauważyłem, że na polskim YouTubie są troszkę gorzej oglądane niż te faktycznie Ameritrash z jakimiś tam figurkami i tak dalej. Wiadomo, że to jest bardzo znany autor, ale jednak pewnie gra nadal jest stosunkowo niszowa. Wiadomo, że wśród graczy to sprzeda się dobrze, ale wśród pewnie ogółu planszówkowej społeczności, no to zawsze wygrywają te bardzo takie tematyczne, duże pudełka, tak? Więc dzisiaj gadamy o Stefanie Feldzie, autorze, którego ja osobiście bardzo lubię. Gdzieś tam faktycznie przez lata jednak jego bardziej mi się podobały, inne mniej. Na przykład jakby na początku hype na Zamki Burgundii, ja nie do końca tego rozumiałem, ale na przykład Bora Bora czy Amerigo to były gry, które mi się bardzo podobały. Kilka innych kolejnych pozycji. Overwatchi Delfickiej mówiłem dla Was chyba 2-3 lata temu, to była gra, która też mi się dosyć podobała. Później Zamki Burgundii stwierdziłem, że faktycznie nie były takie złe, gdzieś tam jak początkowo mi się wydawało. I Bonfire to jest kolejna naprawdę niezła gra w jego wykonaniu, a wielu feldomaniaków wręcz mówi, że to jest taki powrót do formy. I muszę Wam powiedzieć, że troszkę faktycznie mi brakuje grania w takie niemieckie suchary, które gdzieś tam mają dużo komponentów, mają różnego rodzaju znaczniki, karty, mamy dużo akcji do wykonania i wszystko ze sobą się fajnie wiąże. I ta gra faktycznie to jest kolejna gra Felda, gdzie to wszystko ze sobą działa, tak? Bo tutaj wybierając jedną akcję działamy w innej akcji, więc mamy takie połączone łańcuchy przyczynowo-skutkowe, jak to po prostu u tego autora często bywa. No i pierwsze, co jakby mi się podoba, to faktycznie jakby czytając instrukcję i widząc to pudełko i tematykę, byłem zaintrygowany ze względu na to, że ja jestem dużym fanem serii Dark Souls, czyli gier na PlayStation i na komputery osobiste. I faktycznie te rozpalanie ognisk gdzieś tam w tym kierunku mi się wydawało, że to pójdzie. O ile jakby tematycznie, jakby same ilustracje i klimat planszy i tak dalej, to całkiem fajnie, fajną jakąś tam historię opowiada, o tyle no niestety tak jak u Stefana Felda często gdzieś tam zaczyna nam się to rozjeżdżać, jak zaczynamy grać, bo to rozpalanie ognisk, pozyskiwanie ognisk, wysyłanie naszych gdzieś tam naszych ludzi do świątyń tutaj, no nie do końca jakby w ogóle jesteśmy w stanie się odnaleźć i duża część zasad to jest niestety na zasadzie planszówkowego tworzenia gier, gdzie po prostu musisz pewną zasadę zrozumieć i znać, bo tematycznie nie jesteś w stanie po prostu do niej dojść, tak? Więc mamy tutaj jakieś tam motywy pływania statkiem, mamy motywy budowania ścieżki dla naszych gdzieś tam podróżników czy kapłanek, które podróżują tak przez ten świat gry. Także dzieje się tutaj dużo dziwnych rzeczy i nie do końca bym się nastawiał na to, że ta gra jakoś tematycznie do Was trafi, ale mechanicznie jest to naprawdę kawał solidnej gry. I co mnie tutaj akurat zaintrygowało, tak od strony projektowania gry, to jest to, że faktycznie mamy pewną jakby długość rozgrywki, która jest ograniczana przez to, ile ognisk zostanie rozpalonych przez różnych graczy, tak? Więc gra może być szybsza albo wolniejsza w zależności od jakby decyzji graczy. Ale to jest bardzo ciekawy motyw, że tutaj faktycznie te akcje, czyli to, co możemy robić, jest ograniczone żetonami akcji, jakie mamy, więc można powiedzieć, komuś może się wydawać, tak, że gra jest losowa, tak, bo jesteśmy zamknięci tylko i wyłącznie w żetonach, które mamy, ale zarządzanie nimi jest całkiem ciekawe, bo nowe żetony akcji można pozyskać dopiero, kiedy mamy jeden taki żeton i wtedy dokładamy taki tetrisowy kawałek, który jest bardzo abstrakcyjny oczywiście, jak większość rzeczy w tej grze, i wtedy pozyskujemy nowe żetony. Tak więc na poziomie decyzji jakby co chcemy, w co chcemy iść, jesteśmy ograniczeni do tych żetonów, które mamy w tej grze. I to jest ciekawe doświadczenie, bo jednak gry euro zazwyczaj skupiają się na tym, że mamy jakąś pulę akcji i robimy co chcemy. Tak? Tak tutaj Bonfire troszkę nas ogranicza w tej puli. Oczywiście możemy wybrać jeden czy drugi kafelek, który dołożyć i on daje nam konkretne żetony akcji, ale jest tutaj taka pewna granica, że no oczywiście można tam wydawać powiedzmy dwa żetony za jeden inny żeton, no ale wiadomo, że gdzieś tam nas to będzie spowalniało w stosunku do innych graczy. I to jest ciekawe, bo dla mnie to jest ciężkie do rozgryzienia tak na pierwszy rzut oka, zanim się nie usiądzie, nie policzy tego wszystkiego, czy warto właśnie szybciej wydawać te żetony, żeby te akcje jakby robić takie, jak chcemy, czy po prostu gdzieś tam robić akcje, które nakazuje nam gra, ale robić to wolniej.
No i co? I szybciej zakończymy grę. Są jeszcze bonusowe punkty za to, jeżeli tych żetonów faktycznie mniej zużyjemy w czasie rozgrywki i mniej pozyskamy tych żetonów, więc to też są dosyć ciekawe decyzje, które nie są takie proste do jakby rozwikłania na pierwszy rzut oka. Więc tu są rzeczy, które naprawdę mi się podobają. I faktycznie mechanika, która też jakby, którą zauważyłem i jest bardzo interesująca, to jest to, że faktycznie pozyskujemy te ogniska na wyspach, gdzie podpływamy statkiem, pozyskujemy ognisko. I to jest niejako taki cel do wykonania, czyli musimy coś zrobić, żeby to ognisko było rozpalone, czyli odwrócone. I to jest ciekawe, że w tej grze jakby nie ma tak, że dostajemy na początku gry jakąś tam losową pulę zadań, a sami sobie dobieramy, decydujemy, jakie zadania chcemy wykonać. I tutaj jakby nasza decyzja opiera się na tym, czy na początku gry chcemy jak najwięcej tych ognisk po sobie pozyskać i już wiedzieć, że chcę, ok, zapunktować za to, zapunktować za to, zapunktować za to, czy sytuacyjnie działać, czyli na początku sobie rozwinąć jakieś inne rzeczy i dopiero później pójść w te zadania i gdzieś tam się dopasować do tego. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy koncept, taki odświeżający, bo jednak większość gier teraz idzie w kierunku tego, że nie wiem, tak jak w sajcie na przykład dostajemy jakieś tam zadania na początku gry i widzimy, dobra, wybieramy to zadanie, więc będę szedł w to. Tutaj możemy sami się dostosowywać. I jakby to może być plus i minus dla różnych graczy, tak jak będziecie w to grali, bo gra jest naprawdę krótka. Gra jest naprawdę krótka, bo grając na dwie osoby, to będziecie grali w to naprawdę maksymalnie, moim zdaniem, godzinę. Jak jesteście mocno grani, to nawet moim zdaniem jesteście w stanie zagrać to w 45 minut. I wydaje się, grając w to, że to będzie bardzo długa rozgrywka po pierwszych turach, gdzie tam dopiero rozwijamy naszą ścieżkę i będziemy dopiero naszymi kapłankami po ścieżkach chodzić. Ale jak się okazuje, nagle gra bardzo przyspiesza i nagle się kończy. Więc może wam nigdy nie starczy czasu na to, co chcecie po prostu zrobić w czasie rozgrywki. Aha, i jeszcze jedna świetna rzecz, której chyba nie widziałem w innej rozgrywce, w innej grze w ogóle, czyli motyw zakończenia gry. Bo to nie jest tak, że gra się kończy, że mamy nagle ostatnią turę, tylko jest tak, że mamy stos żetoników od 5 do 1, które mówią, że 5 punktów mamy, jeżeli spasujemy, czyli nie będziemy już nic robić, kiedy odpaliło się zakończenie rozgrywki. Czyli moja decyzja polega na tym, że dostaję żeton z piątką i decyduję, czy jestem w stanie zdobyć te 5 punktów, czy po prostu wziąć 5 punktów, tak? Jeżeli jestem w stanie więcej zdobyć punktów tym moim jednym ruchem, no to podaję dalej ten żeton, tak? I za chwilę żeton z czwórką do mnie przychodzi. No i teraz pytanie, czy zdobędę te 4 punkty, czy już spasować. Więc to jest moim zdaniem bardzo ciekawy motyw. Na początku jakby czytałem o tym instrukcji, nie wiedziałem po co jest taki zabieg, ale to faktycznie gdzieś tam ciekawie zaostrza moim zdaniem tą ostatnią turę, że mamy jeszcze nad czym myśleć, bo się zastanawiamy, czy zakończyć, czy nie zakończyć. Jakbym miał już podsumować, to ja Bonfire'a na pewno będę chciał grać. Na pewno na jakiś czas ta gra zostanie u nas w kolekcji. Nie będę się jej pozbywał. Na dwie osoby rozgrywka jest bardzo przyjemna. I tak jak wszystkie gry Stefana Felda, niezależnie na ile graczy gracie, to większość gier bardzo dobrze się skaluje i to jest jakby tutaj w zasadzie to samo. Pudełko jest wypakowane różnego rodzajami komponentów, także tego w cenie gry jest całkiem sporo. I jakbym miał tak ocenić jakby ją w kategorii, wiecie, gier Felda, która jest najlepsza, która jest najgorsza, ona trafia gdzieś tam w środek, tak? Czyli nadal to jest naprawdę bardzo przyjemna gra, do której ja będę chciał raz jakiś czas wracać. Z drugiej strony to nie jest jakieś tam, wiecie, to nie jest jakieś tam przełomowa. Jeżeli spodziewacie się, wiecie, nowych, nie wiem, zamków Burgundii na przykład dla fanów Felda, no to aż tak dobre to nie jest, tak? W tych kategoriach takich kosmicznych dla fanów Felda, ale nadal wydaje mi się, że większość ludzi będzie zadowolonych i ta gra mocniej ogranicza losowość w stosunku do kilku ostatnich gier, jakie wydawał, bo na przykład Wyrocznia Delficka miała gdzieś tam system rzucania kością, co wiele osób, które lubią zarządzać tą losowością, nie lubiły. Tak tutaj faktycznie to jest taki powrót do korzeni, czyli gra z mniejszą losowością i bardziej zarządzaniem tymi akcjami, tak? Więc z mojej strony to jest wszystko. Napiszcie, co sądzicie o tej grze, jeżeli udało już Wam się zagrać. Za jakiś czas będzie uruchomiona taka ankieta, gdzie będziecie mogli odpowiedzieć, jaką grę z ostatnich przeze mnie zagranych chcielibyście zobaczyć jako przykładową rozgrywkę. Także bardzo możliwe, że jeszcze do Bonfire'a wrócę, żeby nagrać przykładową rozgrywkę i będziecie mogli w ankiecie z kilku tam pozycji wybrać. No i z mojej strony to będzie wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat samego autora, ulubione gry może Felda. I z mojej strony to będzie wszystko. Także dzięki wielkie, do następnego. Hej!